Dzień dobry, tu Jacek Bartosiak, witam w Strategy and Future. Dzisiaj mój tekst pod tytułem Sojusz wojskowy z Ukrainą, który napisałem po mojej rozmowie z Aleksiejem Arystowiczem, jak wiecie, osobą, która dużo mówi o bezpieczeństwie na Ukrainie i o wojnie, który przewidział tę wojnę, opisał, jak będzie wyglądała. Często komentuje, ostatnio bardzo dużo mówi o sojuszu Międzymorza, tak, Polski i Ukrainy. I w refleksji na temat mojej rozmowy i tego, co mówił Arystowicz, napisałem ten tekst. Także zaczynam. Sojusz wojskowy z Ukrainą. 23 listopada 2022 roku. Oleksiej Arystowicz w ostatnich swoich rozmowach, w tym także ze mną, można obejrzeć w mediach społecznościowych, zaczął mówić o potrzebie budowy sojuszu wojskowego Ukrainy z Polską. Więcej, zaczął mówić o szerszym sojuszu, niemal Unii skupiającej blok państw między Morzem Czarnym i Bałtyckim, który powstrzymywałby Rosję i zabezpieczał nową architekturę bezpieczeństwa. O co w tym chodzi? Jak to rozumieć? Na pewno nie chodzi o reinkarnację projektu dawnej Rzeczypospolitej ani o jakikolwiek projekt imperialny z dominacją Polski albo Ukrainy. Chodzi o zbudowanie koalicji państw Międzymorza, które łącznie tworzyłyby wystarczającą siłę, by trzymać Rosję w ryzach. Innymi słowy, by w miejsce obecnego całkowitego chaosu powstała architektura bezpieczeństwa, która pozwoliłaby stabilizować sytuację w naszym regionie w taki sposób, aby nie dopuścić do wybuchu tutaj wojny. Można to uzyskać tylko poprzez skonstruowanie właściwej równowagi. Według Arystowicza tylko sojusz Międzymorza z dwiema kotwicami Polski i Ukrainy, podpartymi przez państwa bałtyckie Białoruś, a to po odejściu ludzi orientacji prorosyjskiej, oraz dodatkowo może Rumunię, ale chyba niekoniecznie, mógłby zapewnić tę równowagę. Każda inna aranżacja, na przykład współpraca Rosji i Niemiec, stanowi dla Rosji zaproszenie do gry w Europie, a to sprowadza się często do wojny realizowanej w państwach Międzymorza. No cóż, Eugeniusz Rohmer i Józef Piłsudski byliby szczęśliwi. Oczywiście musieliby uwzględnić zmiany, które dokonały się w ostatnich 100 latach, kiedy to na zawsze umarł imperialny projekt korony polskiej dominacji nad Kresami i gdy w międzyczasie zmieniły się źródła siły geopolitycznej. Teraz najważniejsze jest ustalanie zasad dokonywania się przepływów strategicznych, a nie posiadanie ziemi. Mniej w tym wszystkim powinno się mówić o Polsce, a więcej o prawidłowo skonstruowanej koalicji balansującej, która trzymałaby Rosję poza Europą. Sojusz wojskowy znaczyłby dla Polski ogromne zmiany. Musielibyśmy stać się eksporterem bezpieczeństwa dla Ukrainy, bo taka jest natura realnego sojuszu. Jest to dzielenie ryzyka dla większej sprawy, jaką jest równowaga zapewniająca pokój. A to oznacza ryzyko wciągnięcia nas w wojnę z Rosją na Ukrainie i Białorusi podczas kolejnej iteracji wojny po nadchodzącej pieredeszce, powiedzmy za 2 lub 3 lata. Czy jesteśmy gotowi płacić koszty? Bo taki byłby wymóg sojuszu wojskowego oraz utrzymania właściwej równowagi w Międzymorzu. Przez ponad 20 lat przyzwyczailiśmy się, że jesteśmy czystym importerem bezpieczeństwa i wszystko załatwiają za nas Amerykanie. Widać to po sprawie rakiet czy rakiety pod Hrubieszowem. Nad Wisłą myślano, że NATO to czyste dobro, bo my na nim jednostronnie korzystamy. Nieco inne zdanie mają na to Amerykanie, którzy są jego gwarantem i których to kosztuje, bo muszą wchodzić do wojny każdej na rzecz słabych członków sojuszu. Swoją drogą debata na ten temat w Polsce byłaby szokiem dla elit państwa nieprzyzwyczajonych do takich dyskusji. Ale jest ona potrzebna, bo architektura bezpieczeństwa po wojnie się zmieni i nie można na to zamykać oczu. Wszyscy będziemy musieli się do tego przygotować i dostosować. Polacy, NATO, Amerykanie. Rzeczywistość wymusi konkretne rozwiązania, bo potrzeba uniknięcia wojny i utrwalenia pokoju w naszej części świata będzie wymagała nowej równowagi, której wyrazem jest architektura bezpieczeństwa, czyli układ sojuszu, stan sił zbrojnych, koalicje antyhegemonistyczne, które skutecznie zniechęcą drugą stronę do wojny. Może nam się to w Warszawie nie podobać i będziemy chcieli, żeby NATO dalej wszystko za nas załatwiało. Natomiast jeśli NATO nie dostosuje się do rzeczywistości poprzez podejmowanie realnych decyzji, niechybnie zmieni się układ bezpieczeństwa w naszym regionie, a wraz z tym będzie się musiało zmienić nasze postępowanie. Ukraińcy zanurzeni w walce o życie i nie będący w sojuszu nie mają co do tego wątpliwości ani złudzeń. Wojna urealnia ich stosunek do NATO, które według nich nie działa. Nie tylko im nie pomaga, ale też nie ma wpływu na stan wojny. Działają owszem Stany Zjednoczone, ale nie NATO. Arystowicz mówi ostatnio nie tylko o sojuszu wojskowym, mówi niemal o Unii Polskiej i Ukrainy, o szerokiej współpracy gospodarczej i politycznej, wymagającej zapewne synchronizacji polityki zagranicznej. Wieszczy powstanie nowej Europy, rozpad, choć najlepiej kontrolowany, bo istnieje broń jądrowa,
rozpad Rosji, poparcie dla projektu Międzymorza ze strony Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Ja dodatkowo przewiduję potężny opór Niemiec i Francji oraz elit brukselskich wobec takich przedsięwzięć, bo one zmieniłyby trwale układ sił w Europie oraz transformowałyby Unię Europejską potężnie, właściwie nie do poznania. Na razie nie mieści się to na mapach mentalnych ludzi z zachodu kontynentu. Oni i tak byli w szoku, kiedy oglądali narodziny Ukrainy jako podmiotu na przedpolu Kijowa i pod Chersoniem. Realizacja pomysłu sojuszu i Unii Polskiej Ukrainy stanowiłaby dla nich prawdziwą operację bez narkozy na ich wnętrznościach, z połamaniem całego ich wyobrażenia na temat struktury sił w Europie i miejsca, jakie od wojen napoleońskich, co najmniej, odgrywa w tym układzie Rosja, która teraz zostałaby relegowana poza kontynent i poza zakres jego ważnych spraw. Pozostaje zadać kluczowe pytania odnośnie Polski. Czy rozumiemy ten moment dziejowy? Czy nasze elity ogarniają tę kwestię? Czy potrafimy myśleć na taką skalę? Czy opcja kontynentalna nam na to pozwoli, a jej zwolennicy w kraju dopuściliby takie myślenie? Czy mamy elity, które nie tylko by to rozumiały, ale byłyby w stanie taki projekt przeprowadzić? Czy jesteśmy w stanie zaryzykować sojusz wojskowy z gwarancjami bezpieczeństwa wobec Ukrainy? Dodam dla jasności, naszymi gwarancjami, co oznacza całkiem realne ryzyko wojny z naszym udziałem oraz konieczność przyjęcia ofensywnej strategii wojskowej z opcją wysłania Wojska Polskiego nad Dniepr oraz optymalnie budowy własnego kompleksu rozpoznawczo-uderzeniowego, być może wspólnie z Ukrainą, który sięgałby po Ural i w ramach kontrolowania Rosji groziłby rażeniem całej europejskiej części Rosji, co zresztą postulował jakiś czas temu głównodowodzący Wojska Ukraińskiego. To w tej sytuacji z Unią Europejską. To z dostosowaniem się NATO i Amerykanów. Jak to dyplomatycznie rozegrać? Jak wypełnić taki sojusz treścią wojskową? Czyli jakie mamy mieć wojsko? Co z przemysłem wojskowym? Czy wyposażenie ma być komplementarne z tym, co mają Ukraińcy? Jak wypełnić treścią proponowaną Unii gospodarczą i polityczną? Jaki byłby stosowny kapitał w obliczu dominacji Niemiec w Europie w tym zakresie? To bardzo trudne do wykonania. Jak stworzyć własne łańcuchy wartości bez udziału zachodniej Europy? To też bardzo trudne. Życzyłbym sobie debaty w Polsce na ten temat już teraz, choć jest to rewolucyjna odmiana III Rzeczpospolitej po 30 latach drzemki geopolitycznej. Natomiast historia zatacza koło. Warto rozumieć, co się dzieje i jakie mamy szanse, choć szanse te wiążą się z ogromnym ryzykiem i pozostają wielką niewiadomą. To trzeba przyznać. Ale to dotyczy przecież bardzo wielu spraw w naszym życiu. Dziękuję bardzo. Jacek Bartosiak, Strategy in Future.